Według zapewnień prezydenta Witkowskiego, Radom zobowiązał się do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Dziś zapytamy mieszkańców naszego miasta, jak odnoszą się do tej decyzji. Dzień dobry. Proszę pani, chcieliśmy się zapytać, jak odnosi się pani do decyzji prezydenta Radomia w sprawie przyjęcia uchodźców z Ukrainy? No, jeżeli ma miejsce i pragnie, no to myślę, że tam, nie wiem, kilka osób mogłoby zamieszkać w naszym mieście. Jakby to powiedzieć, ma gdzie, niech przyjmuje, tak? Gdzie ich pomieści i do jakiej pracy i gdzie Polak będzie miał własne miejsce? Czy my będziemy mieli te same prace, czy my będziemy musieli ustępywać, być bez pracy, tak, żeby oni po prostu mieli? Czy będzie MOPS działał i kto płaci za to? No dobrze, no trzeba ludziom pomagać, tylko czy ma zabezpieczone, że tak powiem, lokum, wyżywienie, opiekę medyczną, bo to wszystko musi być, ale tak trzeba, no. No raczej pozytywnie. Sądzę, że tym osobom trzeba pomóc. Jeśli będą w ciężkiej sytuacji, to jak najbardziej. Szczególnie, że graniczymy z ich państwem. Mnie to się to nie podoba, no ale to już nie nasza decyzja. Dzień dobry. Proszę pani, chcieliśmy się zapytać, co uważa pani na temat przyjęcia uchodźców z Ukrainy do Radomia? To znaczy, nie jestem ani za, ani przeciw, ale raczej przeciw, bo to są różne ludzie niestety. Proszę pana, kiedyś potrzebowaliśmy pomocy, każdy nam pomaga, my też powinniśmy. Pana, nie odnoszę się, bo ja w ogóle nie śledzę tego. Sprzedałem telewizor, nie czytam gazet, mediów, nie obchodzi mnie to, szczerze mówię. A czy wie pan, dla mnie to jest całkowicie neutralne. Jeśli chodzi o tych Ukraińców, to ja znam kilka osób z Ukrainy, uczyłam się z koleżankami i są w porządku. Bardziej bym była przeciw, jakby to byli uchodźcy z krajów takich bardziej muzułmańskich, ale tak to dla mnie to jest neutralna sprawa. Jeśli tak rząd chce, nie ma problemu. Jestem z Ukrainy. I co pani myśli na ten temat? No nie wiem, bardzo mnie tutaj podoba. Lubię ten kraj, lubię Radom w ogóle. Myślę, że jeśli mają ku temu warunki, dlaczego nie? Dlaczego? No, jakby taka potrzeba, to trzeba pomóc. Powinni przyjąć, trzeba pomagać. No trzeba pomagać, niestety. No bo ludzie zostaną bezdomni, bez dachu nad głową. To tak się nie godzi, no trzeba. Bo jesteśmy Polakami, umiemy każdemu pomóc. No to dlaczego? Ja jestem za tym. Proszę pani, chcieliśmy się zapytać, co pani sądzi na temat przyjmowania uchodźców z Ukrainy do Radomia? No, ja nie jestem za. Ja bym był, proszę pana, raczej nie zwolennikiem, raczej przeciwnikiem. Nie wszystkich, ale niektóre wyjątki można przyjąć, że zależy takie czy inne rzeczy. Nie można, ale nie możemy wszystkich przyjmować, bo co to będzie? Będziemy mieli dylemat. Ale chodzi o Ukraińców, tak? To uważam, że bardzo dobra decyzja. Uważam, że zasymilują się i trzeba pomóc bratniemu narodowi, także uważam, że to dobra decyzja, tak. Do uchodźców, no to jak chcą, no to niech przyjmują. No, jestem przeciwna. Nie mam zdania w tym temacie. No, nie chcę ich. Nie chcę ich. Nas nigdzie nie przyjmują. Niestety jestem przeciwna, ale życzę im jak najlepiej. I wszystkiego dobrego.